Halo, halo, serdeczne kamehame, witam serdecznie bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Dragon Ball Fighter Z. Lecimy na ratunek Krillanowi, albo Kuririnowi, zależy jak kto go zwie. W każdym razie walka z bossem, by go uratować i zasilić nasz team, czy naszą drużynę, po prostu właśnie dodatkową postacią, bo niestety walczymy teraz w pojedynkę, a to przeciwko większej ilości przeciwników może być dosyć problematyczne. Bo będziemy mieć na przykład za mało punktów zdrowia, ale oczywiście rozpoczynamy walkę i mam nadzieję, że Krillan zostanie uwolniony. Chociaż no często było tak, nie? Że nie, zawsze był mem, że Krillan gdzieś tam ginie. Ale teraz nie damy. Ojcu Krunka? Mhm. O nie, 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 kolego. O nie, 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 kolego. No, panie, kurde, klon Kuririn, pokaż, co potrafisz. Get ready. I'm ready. Użyj kamehame, a właśnie. Czekajcie, muszę się nauczyć tego... Kurde, to nie jest takie... Dobra, naładujmy się. Tak. Wzmocniony atak specjalny. To jest ten? Nie, no to nie jest ten. Opanuj ciosy, wzmocniony... No ale to jest... Kurde, czekajcie, jeszcze raz. Cyk, cyk i cyk. Naciskając, zadasz wzmocniony cios specjalny. Po naciśnięciu wciśnij... A następnie B, by wyprowadzić atak. Okej. Okay. No ale próbuję. A, w drugą stronę mi wyszło. Okej, dobra, teraz wychodzi. Wykonaj super atak. Nie, to jest R. Kurde, chyba się nie udało, co? No ale to też nie jest tak, jakbym chciał. Super atak, kurde. No nie, czekaj! Kuririn! Czekaj, czekaj, czekaj! Bo jeszcze nie opanowałem tego. No nie! No patrzcie, rozwalę go zanim... Rozwalę go zanim mi się uda zrobić to, co chcę zrobić. Ty, no poczekaj, czekaj, 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 czekaj. No. Czy mój pad się zepsuł? A nie. Dobra, lepiej to zrobić na analogu niż na krzyżaku. Okej, okay. Kumam. Kumam, kumam, kumam. Dobra, spoko. Jak wiecie, nadal się uczymy. A przynajmniej ja się uczę, bo prawdopodobnie te odcinki będą nagrane mocno na zapas, bo ja później wyjeżdżam do Dubaju. Mnie nie będzie. Cześć, Kuririn. Nadal nie masz nosa. Yo, Goku, janai ka. Kiga tsuita mitai da na. Okatta na, Kuririn. Are? Koko wa... どこだ? 確かクローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがしてダメだそこから先は思い出せないもしかして悟空が助けてくれたのか? まだそっかいつもありがとな礼なんて言ってオラだってやべえ時はいつもクリリンから先祖もらってんだろ悟空<笑> さすがの俺もちょっと傷つく。ところで、全く覚えてないんだけど。クリリン、よく聞いてね。今、色々と大変なことになって。No co ja ci powiem, Kuririn? No dostałeś po dupie. というわけなのよ。そんなことがあったんですか? Taki skrót. 16号が生きてるなんて。嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが、よし。他のみんなも助けてやりたいし。16号の真意も知りたい
Czyli zasilasz naszą drużynkę. Tam, przecież Goku ma niezliczone układy energii. Zgadzam się. Skąd ty, Bulma, wiesz, jak ja przechodzę z jednego do drugiego? Sa, coś te linku している Anta. Okej, przechodzę. I wszedłem w Kuririna. No a co, ty myślałeś, że we dwójkę będziemy walczyć? Prawda. No właśnie, zawsze walczyłeś sam. Nie chcesz walczyć w grupie. Dobra, kolejny cel jest jaki? Cały czas śledzimy androida 16. Po każdej zwycięskiej walce odzyskujesz zdrowie. Postacie, które walczyły, odzyskują trochę zdrowia, a te, które odpoczywały, znacznie więcej. Jeżeli zdrowie wszystkich twoich postaci spadnie do zera, gra dobiegnie końca, więc często zmieniaj wojowników, żeby dać każdemu szansę odpoczynku. Zyskując więcej sojuszników, zapobiegasz, że spełni się twojej puli wojowników. Okej. Okay. Nie tylko Goku i inni wojownicy mają poziomy, mają je też przeciwnicy, a poziom ich połączenia również rośnie po każdej turze. Na pokonanie takich wzmocnionych przeciwników otrzymasz jednak więcej PD. A zależnie od tego, na jakiej znajdziesz się mapie, z mroku może się wyłonić przerażający wróg. Ratujesz Kuririna. Okej. Okay. Dobra. Połącz wydarzenie. Umiejętności gracza. A właśnie. Możemy sobie to wklepać. Zwiększenie obrony. I chyba coś jeszcze mamy. Czy nie, czy tylko jedną umiejętność? Niestety tylko jedną umiejętność. Ulala, no trudno. Zatwierdź, oczywiście. I tutaj dorzucimy sobie... Czekajcie, tak. I zrobimy tak. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzi Kuririn. Rozdział 4, mapa 4. Zło obnażone, intryga armii czerwonej wstęgi. O, proszę, proszę. Dobra, czyli tak, samouczek bojowy i tu jest samouczek bojowy. Jak idziemy przez... tu jest jakaś rywalizacja, walka z bossem właśnie. I tutaj możemy uwolnić Yamszę. Jak iść przez to? Mamy 20 tur. Spoko. Jak mamy 20 tur... Dobra, pójdziemy sobie tak. Tu, żeby Cell nie był zbyt mocno wzmocniony. Aha, ale zaraz, ale walka z bossem. Aha, czyli to jest, dobra, czyli to jak tego pokonamy, to jest już ostateczność. To nie, to ja chcę przejść tak. Tu. Kurde, albo nie. Tu. Dobra, jakoś to sobie ogarniemy. Na razie idziemy tutaj. No kurde, to powiem wam szczerze, że tak skłania do tego, żeby się w ogóle zastanawiać nad tym wszystkim, nie? Okej. Okay. Lecimy, tak, rozpoczynamy walkę. To już drugie poziomy są. Klon Goku i Klon Trunks. Niestety. Czyli trzeba będzie expić. Trzeba będzie expić, kurde, obydwie postacie. Are you ready?
I'm ready. Dobra. Wykonaj zmianę LB. Dobra. Czyli naciśnięcie tylko asysta. Dobra. Podczas smoczego pędu. To jest smoczy pęd. Aha, dobra, to jest to. Okej. Okay. Zakończ punktują wroga. O kurde. Dobra, go. Okej, go. Game over z tym gościem, dawaj mi następnego. Dobra, mamy 4 zasoby ki. Okej. Dobra, tu mam jakiś super atak, nice. Yes, Destructo Disc, jak to było nazwane chyba w Xenoversie. A jak się nazywało w tym, w anime? Ten dysk? Kienzai? Czy jakoś tak? Jeżeli się dobrze orientuję, możecie mnie poprawić. Następne. Nowy poziom Goku, nice. I oni obydwoje dostają punkt doświadczenia, spoko. Wzrasta mi, jak widać, od 5000 do 5400 wzrosł mi poziom zdrowia na Goku, jak wszedł na drugi poziom, więc jest okej. Okay. Ale mam wrażenie, że chciałbym zmienić drużynę, żeby jednak Goku był na pierwszym miejscu. Zróbmy tak. Ok. I teraz tak. Lecimy sobie po Yamsze. Tam jest jeszcze Tien. Niestety na końcu zostawimy walkę z bossem, przez co... Będzie on wzmocniony chyba. Goku, Krillin, kite kuretano ka. Tak. Yamcha-san, yokatta. Iski wa aru desu ne. Senzu? Ah, demo koushite hanashi o suru no ga yatto da. Ya, sugoi desu yo. Ore nanka Goku ni tasukerareru made iski o ushinatte ta no ni. Sou nano ka. Yake ni karada ga omoi. Ittai nani ga? Sore ga desu ne. Czyżby klon? Tak. No chodź. Klon nie może być mocniejszy od zwykłego Yamszy. Oh yeah. Oj, gościu. Goku i Yamsza. Okej. Tutaj nie ma treningu. Nigdy mi się to nie zmieni. No co? Jakie bicie? Nie ma takiego bicia. No, Kamehame też jest fajne, nie? Pyk. No co za gość? Weź ten blok. No. Wiem, to był ostatni raz. Trochę mnie pochratał. O, Yamcha jest odblokowany. Trochę uszczupliłem życia Goku, ale myślę, że da sobie radę. Pyk. Można w takim razie zmienić na Kuririna. Na następną bitwę.
なんとかまともに動けるようになったな。話は大体わかった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。Czyżby jakbyś miał zablokowaną moc, to jesteś zwykłym leszczem? No, nawet sam Goku ci proponuje. せっかく道着も着てんだ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと叩けてんだ。大丈夫だって。クリリンだってって。Goku, jak ty coś powiesz. Dobra. No i mamy Yamszę. W takim razie wbijamy sobie Yamszę na postać tutaj. Yamsza jest już na poziomie drugim. Słuchajcie, wezmę sobie tak, zmienię sobie na Kuririna, bo Kuririn jest jeszcze do podszkolenia. W takim razie tutaj mamy samouczek bojowy, chętnie bym go przetestował, w sensie zobaczył co tam ciekawego. Zastanawiam się, czy te takie dodatkowe umiejętności się... na konkretną postać tylko i wyłącznie się wrzuca, czy na cały team? Właśnie, jak go zabiję, to będzie trochę lipa, nie? Yamcha wa kekkon mo shite nee shi, intai shita tte mamoru mon nee janai ka. それはだな。俺にだってそのいろいろと事情があるんだ。事情とかよくわかんねえけどよ、引退する意味ねえなら俺。悟空、お前結構きついこと言ってるって自覚あるか。そんなことより今は目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。いや、ポスタランシチェンに zabić。Ale nie daje tak zwanej gwarancji. Klon Kuririna. Tylko? Okej. Zagraj. Wykonuj dwie gardy stojąc. Ale to już było chyba. Gardowe były. I teraz na dole. Gardy. To było. Dobra. To elo. To robimy gościa. Na szybko. No już samouczek z gardą był robiony, więc nie ma sensu. Okej. Padły premie, uleczeni. Wszyscy fajnie jest. Zastanawiam się tylko, czy wszyscy dostają taką samą ilość expa, jeżeli biorą udział w walce, czy nie. Dobra, uratujmy w takim razie Tenshina. Ciac. よく頑張ったな。偉いぞ、チャオズ。あた、オラたちに任せろ。ふん、ありがとう。クローン、かかってこい。Let's go. A Kuririn znowu jest chyba wybrany jako pierwsza postać. Tak, to można sobie zmienić w takim razie. Ale Kuririn cały czas ma pierwszy poziom, więc warto go tam gdzieś jakimś. Muszę zobaczyć, czy tyle samo punktów doświadczenia dostaje każda postać w teamie, czy za wygraną walkę, czy tylko ten, który na przykład głównie walczył. O ty kurde. Yeah!
Dzień z tym. Dobra, elo. Ładnie zrobiony. O kurde. Kurde. No, jak to się robiło? Dobra, kamehamehame zrobione. Następny wyrzucony. Nie pamiętam, który to był. To był RB, nie RT. Dobra. I ten Shin zasila naszą drużynę. Punkty doświadczenia za walkę i punkty doświadczenia za zwycięstwo. One są chyba jakoś rozdzielane porówno po wszystkich. Tak mi się wydaje. Szybkie opowiadanie w tle. Oczywiście, że tak. Ciekawe, jak to będzie wyglądało. Tadashi, ore no soba kara hanareru na yo. Ciekawe, jak będzie ten Shin w takim razie wyglądał z Chiaotzu, bo to nie są chyba dwie osobne postacie, tylko jako jedna będzie. Okej, to możemy zobaczyć jak najbardziej. Zamiast na przykład Yamshi... Nie. No, można zamiast na przykład Yamshi zobaczyć jak wygląda, albo zamiast Kuririna weźmiemy sobie ten Shina i zawalczymy nim. Tylko teraz tak, trzeba by było wrócić. No, tutaj na trzecie poziomy, kurde, goście wbijają. Szósty poziom, no powiem wam szczerze, że nie jest takie proste. O właśnie, oni wbijają na kolejne poziomy, goście! Co wy to? Dobra, ale lecimy, no nie ma innej opcji. Chciałem tak trochę naokoło, z tego względu, że... chciałbym wyczyścić całą mapę. もちろん今の目の前の敵にって話じゃなくて、全てが終わるまでの戦いに勝てるかって話だぜ。敵も俺たちと同じように波動とやらの影響を受けているんだ。なら力は互角のはず。単純に考えれば勝つ見込みは五分五分だろう。そうだよな。今回は波動の影響があるんだ。だったらなおさら今回は悟空たちに全てを任せるわけにはいかないよな。 Ciekawe, czy jakbym nie miał tego Yamshi w zespole, to czy by była tutaj na przykład rozmowa z Krillanem, nie? Też inna. Oh yeah! Let's go! Asysta, aha, to jest, to asysta była, dobra, to z asystami chyba też była. A, to z asystami też była ta. No. Jakaś ta.
Tutorial z asystami były. Dobra, leci gdzieś tam w budynek. Nara. Weźmy się naładujmy. Maximum power. I teraz zróbmy, spróbujmy zrobić tak. Nie. Właśnie, on powinien jakiś Donompa robić, nie? Okay. O właśnie. 1, 2, 3, okej. I tu jest Donompa. Tu jest Donompa, dobra, a tak. Nice, dobra. Czyli już wiemy co i jak. Jak wygląda to na tężnie. Te ataki specjalne. Pyk. Nextik. Porobieni. Niestety, przeciwnik tutaj nam urósł w siłę, ale spokojnie damy sobie radę. Jasne, że tak. Chociaż chętnie bym zmienił na tego, na Goku. A to w walce z Komurczakiem, z celem Komurczakiem. Odoroitana. Masaka ore no klon made iru nante. Te koto wa Red Ribbon gun wa ore no koto senryok toshite mite kurete iru tte koto ka? No nie wiem czy o to chodzi, no ale okej. Yorokonde shimatta. Saikin shugyou shite nakatta shi, ki o hikishimenai to yabai yo na. Koko de klon ni maketa ra share ni naranai shi. Ma, jibun no klon ga aite nara enryou naku tatakaeru ze. Koitsu wo tawashite. Ore mo mada mada yareru tte koto. No pobić siebie samego to wcale nie jest jakiś większy wyczyn, to szczerze. Yamcha. Nie będzie chyba żadnego treningu, nie? Więc nie będę się tak mógł łatwo i szybko naładować energią i sobie popróbować tych super... No, naładujmy się. Pytanie, czy naładowanie jest tylko i wyłącznie na jednej postaci? Okej. Dobra, i mamy to. I bym chciał zobaczyć jak wygląda na Yamszy, jak wyglądają na Yamszy te ataki. Dobra. Cyk, to jest ten chyba wilczy atak, czy jakoś tak. On też potrafi kamehame, dobra. Nice, dobra, czyli już wiemy co potrafi. O, wow! Pyk. Nice! Trudne! Ja muszę tutaj potrafić to popisać, jak widać. Fajnie. Silny atak to jest taki lekki odskok do tyłu. Dobra, zróbmy już atak właśnie, combo na light atak. Na średnim ataku wygląda tak, i na mocnym ataku wygląda tak. Nice. Finisher super atakiem. Też fajnie wygląda. On ma właśnie ten wilczy, jakiś tam wilczy kieł, czy coś takiego, nie? Coś z wilkami związany, jakiś ten swój atak super specjalny. Z tego co się orientuję. Nowy poziom Goku. Dobra. Dostaliśmy też parę dodatkowych buffów do postaci, więc warto je wykorzystać. Dlatego może edytujemy drużynę. I tak, na pierwsze miejsce wrzucamy z powrotem Goku. Okej. Okay. I teraz tak, nadal edycja drużyny. Umiejętności. Umiejętności gracza. O, widzicie, czyli to są umiejętności gracza, niekoniecznie umiejętności jednej postaci, tylko umiejętności częściowe osłabienie, okej. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Zwiększa szybkość napełnienia wskaźnika asysty. To by było okej. To sobie weźmy w takim razie. Zobaczmy, czy jeszcze coś. Ładowanie ki. Rozpoczęcie walki ze wskaźnikiem zapewnione w określonym stopniu. Też całkiem niezła opcja. Może sobie to weźmy.
I to chyba tyle. Dobra. No to w takim razie co? Go! I tutaj też jest jakiś trening chyba walki. Jeżeli dobrze widziałem, tam jest znak zapytania, więc to jest chyba trening walki. Zło obnażone, intryga Armii Czerwonej wstęgi. これだけ叩けりゃ十分だ。なあ、俺の体に入ってるおめえ。なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ。おめえより18号の方が強いんだろ。なあ、たくとべばがしよ。そうなんだけどさ。そうはっきり言われると傷つくぜ。 Co jest? Na Krili. Doka de monno suge kio kanjine ka? A, honto da. Imamade tatakatta klon to akiraka ni ki no shitsu ga chigau. Moshikashite kono ki tte seru janai ka? Tashika ni. Mei no seru ni krabetto. Chiisei ki da kendo. Niten na. Kendo yo. Seru no ki wa kanjin no ni tatakatteru aite no ki wa kanjinee zo. 相手の気を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。ドブラ。 Możliwe, że z androidem. W końcu gdzieś tam śledzimy cały czas tego androida, więc mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie. Musimy trafić wreszcie na jego trop. Tak łazić. Chociaż najpierw zebranie ekipy, zebranie teamu do przyszłych walk, to jest zawsze dobra opcja. Jappari Serda! Sore to taorete iru no wa... A czy to nie jest? Właśnie. Nanda? Oj gościu, ale masz przesrane. Kuririn się zdenerwował. Ale nie mam go w swoim teamie, więc jakby te cutscenki są chyba z góry gdzieś tam definiowane. To jest ten nowy android. Jeżeli się dobrze orientuję. Dore koto omoeba Son Goku to Kuririn janai ka. Ome. Hontou ni fukatsu shita nda na. Shoujiki ome ta mou ichido tatakete to omotte ta nda. Kisama to Son Gohan no iki no ne o tomeru tame. O, kolego, potomstwo, co mówisz o Gohanie, który ciebie pokonał? Sumimasen,彼女は私を守るために。 チクショー、セル、絶対に許さない。しらじらしい芝居をする女め、もういいだろう。全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だかわかりませんが、18号さんのことをお願いします。 俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。 18号以下の力しかないお前が。なんかそれ偉いな。おめの勝手が相手じゃねえ。お姉さん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強気だな。当たり前だ。相手が誰だろうと 18号さんを傷つけるやつは許さない。 Dobrze, dobrze, Kuririn. Broń żony, broń kobiety. Bardzo ładnie.
Kurde, szkoda, że nie mam teraz w takim razie Kuririna w tej ekipie, bo bym chętnie wziął i wybrał Kuririna do walki z tym, tak fabularnie. Ajajajajaj, szkoda. Ale nie wiedziałem, skąd mogę wiedzieć. Tam będzie 18. Dobra, let's go. Co mnie jeszcze tutaj za... Dobra, jaka już? Okej. I co? No to lecimy. O ty znaki. Dobra. Kurde. Znasz to skądś? Znasz to skądś? Pytam się, znasz to skądś? Tu Kamehame? No. Przepraszam. Podnieciłem. Ulala, Yamcha na trzecim, Goku na trzecim i Tenshin prawie na trzecim. No i co, Leszczu? Miłna chodody, cikora usybu sarety saj inakie rybła. Seru, to gomeba! お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？おーにゃあれ、クールデスガピア。くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。うん。18号さん、大丈夫ですか？多分、気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばってくれてありがとうございました。Tak jakby mogła się przedstawić。こちらこそ、助かりました。お二人とも、とても強いんですね。まさか、波動の影響下で、あそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら、18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には、絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは、波動で意識を失ったところを軍によってさらわれたのだと思います。何のためにさらわれたのかまでは分かりませんが。もしかして、クローンが出現したり、セルたちが復活したっけ？はい。すべて軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究をしていました。これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが、軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも、途中でセルと遭遇して、18号さんが犠牲に。よくわかんねえけど、つまり、レッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そして、おめえは軍をやめようとしたら、襲われたっちゅうことか？お願いです。レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう、組織を壊滅させてやる。ちなみに、レッドリボン軍の基地がどこにあるかは、できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので家に帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。kolejny。 A tu jak widać niekoniecznie jest to android。
rozdział 5, następna mapa. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie skończymy. Dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my spotykamy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku, w kolejnym rozdziale. Dzięki za wasz czas. Na razie. Pa, pa.